Szpital w Krośnie-Odrzańskim ciągle się rozwija. Po niedawnym sukcesie i pozyskaniu 500 000 zł na zakup nowoczesnego cyfrowego rentgena, teraz przyszła kolej na nowy pojazd. Zachodnie Centrum Medyczne kupiło nowoczesną karetkę. To już 14 miesięcy, odkąd pogotowie ratunkowe powróciło pod dach szpitala powiatowego, a w tym czasie kupujemy właśnie i witamy właśnie nową trzecią karetkę. Karetka, która zastępuje już stary, zużyty sprzęt. Co to za pojazd i skąd pozyskano fundusze na zakup nowoczesnego sprzętu? Miło mi bardzo przedstawić Państwu nowy element naszego rozwoju spółki. Jest to właśnie samochód klasy C Mercedes, który będzie służył ratownictwu medycznemu. Jest to zakup możliwy dzięki kredytowi, który spółka wzięła na spłatę ratalną. W związku z tym obciążenie finansowe nie będzie tak dotkliwe jednorazowo, więc spłata będzie przez kilkanaście rat nas obowiązywała, a samochód służyć będzie zarówno bezpieczeństwu pacjentów, jak i komfortowi pracy ratowników medycznych. Krośnieński Mercedes na pewno przysłuży się ratownikom medycznym, gotowym na każde wezwanie. Bardzo się cieszę z tego, że flota jest wymieniana na coraz to nowsze pojazdy. Tak naprawdę został nam jeszcze jeden ambulans do wymiany. Mam nadzieję, że też bardzo szybko to się stanie. Co mogę powiedzieć? Jest to kolejny Mercedes wśród Mercedesów, który będzie ratował życie mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Właściwe doposażenie ratownictwa medycznego jest niezwykle istotną kwestią Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie-Odrzańskim. Kontrakt na ratownictwo upływa z końcem 2020 roku, więc dosprzętowienie ratownictwa jest naszym priorytetem jako kontynuacja działalności w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego realizowanego przez spółkę Zachodnie Centrum Medyczne w Krośnie-Odrzańskim. W niedalekiej przyszłości w planach jest także zakup kolejnej karetki dla pogotowia ratunkowego. To kolejny krok w kierunku rozwoju szpitala. Cieszę się bardzo, bo to kolejny krok, który pokazuje, że idziemy do przodu. Kolejny krok, który pokazuje, że nasz szpital w całej swojej strukturze podnosi się, idzie do przodu. Wychodzimy z pewnych kłopotów, które na początku mieliśmy związane z finansami. Natomiast nakreślony wcześniej kilkuletni plan pozwala nam na to, żeby szpital się rozwijał, żeby szpital świadczył kolejne usługi, żeby szpital również wyposażał się w najnowszy sprzęt. To kolejny krok w stronę unowocześnienia placówki. Rok temu do szpitala wróciło pogotowie ratunkowe. Zakupiono dwie nowe karetki, otwarto oddział wewnętrzny. Pojawiły się kolejne poradnie. Zatrudniono lekarzy i pielęgniarki. Czekamy na nowy cyfrowy rentgen oraz ogłoszenie przez NFZ konkursu na świadczenie usług rehabilitacyjnych.